kogo my tu mamy. Właśnie. Wiesz, kim jestem? Tak, poznałem twoją siostrę. Była dużo większa od ciebie. Ale nieładniejsza. Ładniejsza. Czego chcesz, maluczki jeźdźcze? Profanatorze Malgrosie, za spiskowanie z Lucyferem, niezliczone zbrodnie przeciwko stworzeniu, z rozkazu rady niniejszym skazuje cię na śmierć. Przychodzisz do mnie sam, grozisz mi i myślisz, że wyjdziesz stąd cało. W twoich ustach brzmi to całkiem śmiesznie. Policzę do trzech. Jeśli nadal tu będziesz, sprofanuję twoje zwłoki na wszelkie możliwe sposoby. Resztą nakarmię chłopców. Lubią świeże mięsko. Jeden! Dwa, trzy! Wybacz. Śpieszymy się. O, i nie jestem sam. Hej, cześć, siemano wam wszystkie ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej koopowej serii na kanale. Zagrajmy w Darksiders Genesis. Darksiders Genesis, mówiąc krótko, jest to prequel do wszelakich części Darksiders, bo dzieje się na osi czasu najwcześniej i opowiada historię krótko po zakończeniu tej wojny, to jest za dużo powiedziane, zabiciu Nephilim i, no, w cudzysłowie, krótko po tym, właśnie i wojna, widoczni tutaj obok, dostają zadanie od Rawy, aby namierzyć Lucyfera, bo coś tam znowu knuje i mają go powstrzymać. Taki jest mniej więcej zarys fabuły. W drugim odcinku już będziecie... Myślę, że zagramy sobie jeszcze... Znaczy wróćcie, nie. Pierwszy odcinek na razie zagram solo, ale w drugim odcinku już będę grał w koopie z pewną osobą, którą już pewnie na kanale znacie. Tak więc, bez zbędnego przedłużania. Ja przechodzę teraz przez fazę ustawień i innych takich bzdetów, a z wami widzę się na filmie wprowadzającym do... Nie dość, że pierwszej misji w grze, to do samej gry. Samej gry, bo to, co widzieliście przed chwilą, to było takie intro, powiedzmy, które się odpala za każdym razem, kiedy grę włączycie. A dobra, już bez manego gadania. Widzimy się za moment. No dobra. Wojna o Eden się zakończyła. Nephilim, wynaturzone potomstwo aniołów i demonów, usiłowali zdobyć dla siebie raj, ale zostali wymordowani przez swoich czterech pobratyńców, jeźdźców. To już wiemy. Jeźdźcom, wybranym przez Radę do walki ze swoimi braćmi i siostrami, przyznano wielką moc, dzięki której mieli zachować równowagę. Teraz Eden jest grobowcem, raczkująca ludzkość została powołana do coś na nowe życie. Jeźdźcy wrócili do Rady i oczekują na swoją kolejną misję. Która za szybko przeminęła od poprzedniej, ale... Detal. Nie żałujcie. Spoko, Darius. Nie wątpcie. To, co zaszło w Edenie, było przykre, lecz konieczne. Eden powstał dla ludzkości, nie dla Nephilim. Odnieśliście wspaniałe zwycięstwo dla równowagi i siebie samych. Zwycięstwo?
Kurde, wszystkie trzy głosy słyszałem w LoLu, ale nie jestem teraz pewien. Poza tym, poza Dariusem, ale dwóch pozostałych nie jestem pewien. Gdzie są śmierć i furia? O, Raczek? To bez znaczenia. Wasze przeznaczenie jest inne. Lucyfer, pan wszystkich piekieł, pragnie upadku ludzkości. Choć wydają się słabe, te kruche istoty są kluczowe dla równowagi. Sądzimy, że demon Samael, pan Czarnej Twierdzy, spiskuje z Lucyferem. Znajdźcie Samaela w głębi piekła. Obnażcie jego plan. Ochrońcie równowagę. Pokażcie im cenę sprzeciwiania się Radzie. Czy twierdza Samaela została zaatakowana? Rada mogła o tym wspomnieć. Choć ma wielu wrogów, mało kto byłby w stanie zebrać armię zdolną go zaatakować. Czyli to raczej nie będzie szybka rozmowa. Raczej nie. Jedno jest pewne. Nie wchodzimy głównym wejściem. Podejdźmy bliżej i rozejrzyjmy się. No dobra. To jesteśmy na koniu. No, nawet fajnie się to prezentuje. Widzę, w ogóle też nie wspomniałem, że jest to gra w przeciwieństwie do swoich poprzedniczek z widokiem. Wygląda na to, że walka toczy się już od jakiegoś czasu. Frontowe mury wciąż stoją. Wojska Samaela będą tu ściągać, osłabiając obronę w innych punktach. Sugerujesz, że powinniśmy się wślizgnąć do środka? Dobry pomysł, ale nie w twoim stylu. Myślę strategicznie. Jasne. Okej, widzę. Klasycznie jest życie, jest gniew. A nie wspomniałem, jest to... ta gierka, w przeciwieństwie do pozostałej części Darksiders, ma widok, jak widzicie, izometryczny, czyli z lotu ptaka. Takie jak można spotkać na przykład w LoLu, czy także na przykład w Diablo. A kim gramy? Gramy oczywiście Waśnią, czyli strzelcem oraz Wojną, znanym bardzo dobrze z pierwszej części serii Darksiders. I wedle tego, co było powiedziane, oczywiście po raz kolejny zbieramy duszę, czyli taką Darksidersową walutę. No, tylko że w Darksidersach za duszę wykupujemy tylko nasze upgrade'y, ale nie ulepszamy sami siebie. O, a to coś nowego. Okej, tu widzę chyba jakiś taki szał bitewny, czy tam... To się nazywa amok, ale nie wiem, jak to przyrównać do gry. No jakby właśnie po prostu dostaje taki ten bonus do ataku. I oczywiście tradycyjne egzekucje uodparniające nas po prostu na wszystko. No chyba na to wygląda. Okej, czyli strzelam szybciej i prawdopodobnie też za większy damage. Chociaż z tym damage'em to tak strzelam, bo nie jestem pewien. Okej, tu mam chyba jakieś paczki z amunicją, tak mi się wydaje, ale tej amunicji mam nieskończoność. Czyli z tego wniosek, że pewnie będą jakieś dodatkowe rodzaje amunicji. Okej, tutaj mam jakieś zdolności. Mogę się zmienić na wojnę. I dobra, i wojna ma ten swój atak z łańcuchem. No ten atak z tymi mieczami wbitymi w ziemię. A właśnie, no dobre pytanie, co ma? Tajemniczy obiekt. Tajemniczy obiekt upuszczony przez poległego wroga. Czuć w nim pulsującą energię. Okej, czyli nie dowiem się jeszcze, co to jest, ale kto wie. Może wkrótce to będzie mieć miejsce. No, strzelaj. Pięknie. Okej, jest do szybowania. Ty, ale jaki on fajny ślad zostawia, kurde, piękny. Dobra, tutaj się mogę spiąć, tak sądziłem. To jest co? A, to jest taki samouczek, powiedzmy.
O, ładny atak z wyskoku. O, jedna egzekucja, zabiłem dwóch typa, pięknie. O, co ja widzę? Cieniste skrzydła? Mapa zdetronizowany, mapa czarnej twierdzy. Okej, okay. Wait, mogę? Mogę chyba coś sprawdzić. Tak, kolekcja, zobaczmy. Klasyczny pancerz pancerzy waśni, klasyczny styl waśni, łączy użyteczność i dobry wygląd. Stworzony, by dać opór żywiołom, to dla wojny. No okej, okay, czyli są jakieś skórki, powiedzmy. Pytanie, czy jest to zbroja otchłani do zdobycia? O, a widzę, tak, widzę, że jest. Zbierz 5 fragmentów, aby skompletować całość i uzyskać nową skórkę oraz dodatkowe gniazdo głównego rdzenia istoty? Jakiego rdzenia, przepraszam? Okej, okay, umiejętności gniewu. Mroczny klon. Waśń wezwie swojego klona działającego jako wieżyczka strzelająca w kierunku pobliskich wrogów za jeden punkt gniewu. Okej, okay, czyli trochę takiej klon Zeda. A tutaj... Wulkan Ostrzy, no właśnie, nie pamiętam nazwy. Tak często używam tego skilla, nie pamiętam nazwy. Okej, okay, pożoga. O, widać, że polskie napisy, polskie literki nie wchodzą, bo Zed jest... No... Widać, że jest inne. Co z tego, że wystarczy kropkę nad Z i będzie taka sama czcionka. Płaszcz burzy pozwala na ślizg po podwójnym skoku. Wręcz w stru... Chyba na ślizg? Chyba na szybowanie. Ech, tłumaczenie. Wleć w strumień powietrza, aby poszybować wyżej. Okej, okay, czyli nie cień, czyli tym razem jest to specjalny płaszcz. Tylko pytanie, czy Dwojna w Widynce dalej miał ten płaszcz, tylko właśnie te skrzydła były wyłączone, a Samael jakby go aktywował ponownie? Czy może jednak płaszcz też mu odebrali? Dobre pytanie. Okej, okay, widmowy sierp można wykorzystać do chwytania bomb i wrogów oraz skierować na haki w swoim otoczeniu. Okej, okay, ty, co tam było? Tutaj. A, pocisk standardowy strzela zwykłymi pociskami prosto i skutecznie. Ma nieskończony zapas amunicji, amok znacznie zwiększa szybkość ataków. No dobra. A, jeszcze jest dziennik. Woluju, dobra. Rada z popielonych. Tego nie będę czytał, to jest dla was. 15% dziennika. Ha, waśń. A w sumie o waśń poczytałem, bo o nim nie wiemy za wiele. Tak samo zabójczy jak lekceważący, Waśń jest akrobatycznym rewolwerowcem i największym szydercą spośród jeźdźców. No pewnie ze śmiercią o to trochę walczy. Jego przeszłość jest głęboko skrywaną tajemnicą, trochę jak u śmierci, ponieważ usilnie stara się odnaleźć swoje miejsce wśród jeźdźców. Zdecydowanie wyznaje zasadę, najpierw strzelaj, potem pytaj. I ciągle stara się rozładować ponury sytuacje humorem. Ej, trochę jak ja. Właśnie używa pistoletów łaski oraz odkupienia, potężnych broni dystansowych, które można nasycić różnymi właściwościami. Okej, okay, ale ja... okej. Okay. Wiecie co jest zabawne? Że to się nawet w jedynce i dwójce da wytłumaczyć, dlaczego wojna i śmierć nie mogą używać tych broni tak jak Waśń. Ponieważ one rozpoznają, że są... Że obecny właściciel, w przypadku Waśni, że wojny oraz śmierci, jest spokrewniony z Waśnią, ale nie są... To jest to konkretnie Waśń, dlatego nie udzielają pełni swojej mocy. Właśnie, właśnie, oraz zarówno o śmierci, jak i wojnie. A w sumie niech będzie też o wojnie, czemu nie? Najmłodszy jeździec. Wojna to zaciekły szermierz o sercu wypełnionym wściekłością, prawda? Wojna, wierny żołnierz Rady, utrzymuje równowagę z nieprzejednaną determinacją. Nie jest typem gawędziarza, ani nie przepada za negocjacjami. Wojna pędzi nieustannie w sam środek walki, trzymając swój miecz, pożeracz chaosu, ogromne ostrze, które łaknie zniszczenia. Furia i śmierć. Jak ja bardzo bym chciał, żeby kolejna gra Darksidersów, nawet przed osobną grą dla śmierci i potem kolejną jeszcze z końcem wszystkiego, była koopem furii i śmierci. THQ Nordic, please, make it! Dobra, furia i śmierć. Są kolejną dwójką z czterech jeźdźców, wszyscy nefilimowie, którzy zdecydowali się przeciwstawić zagładzie i gatunku. Furia oraz śmierć służą Radzie i na jej rozkaz działają na rzecz utrzymania równowagi. Okej, okay, trochę dziwnie ten akapit jest zrobiony, ale niech będzie. Furia jest najbardziej nieprzewidywalna wśród jeźdźców.
no powiedzmy, że się z tym zgodzę, na początku sprzeciwiała się Radzie, ponieważ została jeźdźcem dla osiągnięcia własnej korzyści. Jest istotą wypełnioną czystym gniewem, która włada zabójczym biczem. No, w Trójce widać ten jej gniew jak na dłoni. Oraz jej narwaństwo. Śmierć jest przywódcą i najsilniejszym z czterech jeźdźców, jest też najstarszym z ocalałych Nephilim. Wszystkie stworzenia lękają się go, gdyż jest arogancki, cwany i wyrachowany. No, nawet to pasuje, nie jest to dokładnie, ale chyba trzeba najbardziej wyróżniać jego cechy. Włada zmiennokształtną kosą żniwiarzem. No to jest ta legendarna kosa, którą później... którą potem... To jest takie dość dziwne, bo żniwiarz to jest kosa śmierci, którą dzierży wojna w jedynce, ale chyba jednocześnie jest to też kosa, której śmierć używa w tej swojej formie żniwiarza, więc nie bardzo wiem teraz, o którym żniwiarzu jest tutaj mowa. A dobra, niech będzie w sumie też o tej Radzie. Rada z Popielonych została stworzona, aby utrzymać równowagę mocy z wieczną wojną między niebem i piekłem. Celem Rady jest powstrzymanie demonów i aniołów przed wpływaniem na rezultat konfliktu za pomocą zakazanych środków lub niedozwolonych działań. Chociaż reprezentacja Rady to trzy kamienne głowy, nikt nie wie, ilu ich dokładnie jest, ani jakie są ich prawdziwe tożsamości. No ale no chyba warto by... Albo to są jakieś ogniste duchy czy coś tam, no albo fakt jakieś trzy najpotężniejsze. Zaklęte jakby w tych głowach, powiedzmy, w tych kamieniach. Na usługach Rady byli różni agenci, ale najlepsze wsparcie zyskała po wojnie Nephilim w Edenie. Czterech Nephilim, którzy kwestionowali sens krucjaty ich braci i sióstr, zostało wybranych przez Radę na jeźdźców. Zyskali niewiarygodną moc w zamian za niekwestionowaną wieczną służbę. Od tego czasu Rada wykorzystywała jeźdźców do wymierzania sprawiedliwości i utrzymywania równowagi na całym stworzeniu, czy bardziej w całym stworzeniu, często z użyciem brutalnej siły. No jak nie da się po dobroci, to trzeba siłą, prawda? Okej, okay, o, zadania, pokonaj... Aha, to takie, które chyba będą w miarę gry. Okej, okay. O! Studnia pustki... Esencja oszusta. Ha... Okej... dobra, ja jestem gdzie? Jestem tutaj. Skrzynia z przedmiotami jest tutaj niżej. No dobra. Myślę, że będę tak spoglądał na mapkę. No bo nie po to ją zdobyłem, żeby z niej nie korzystać, prawda? Ale aż czuję po prostu siłę tego uderzenia tym pistoletem i strzału. Dzięki tym wibracjom w padzie. Okej, 75 demonów oblega twierdzę. Dobra, tu jest gdzieś skrzyneczka. O! No dobra. Dość przypadkowo zgarnięte. Co mamy tutaj? Sporo rzeczy. Okej, głównie widzę leczenie. O, dwie potki leczące, no ale nie wykorzystałem żadnej, więc nie było sensu. Znaczy nie było sensu, nie było jak ich zebrać. Okej, jest pod selectem. Też dojście. O, tutaj jest kolejna skrzynka i jeszcze coś mocniejszego. Tu w ogóle jakieś też. Chyba są to monety przewoźnika. Okej, a tutaj. No pewnie boss. No musi to być boss. Dobra, ale myślę, że na razie będę po prostu pruł do przodu. Jak będzie, potem będę zbierał ewentualnie te wszystkie sekrety. Bo jeśli będzie to działo tak jak w poprzednich częściach, to na pewno monety przewoźnika mi się przydadzą. No, głównie do ulepszania postaci. Okej, co mamy tutaj? Niemożliwe jest wezwanie konia lub przejechanie konno przez straż konną. No dobra. A ty pewny tego jesteś, kolego? Soczyste. Okej, co my tu mamy? Jakaś lepsza skrzynia.
ziemiołup. Przytrzymaj Y, aby naładować i wysłać naprzód falę energii przecinającą ziemię i wszystkich przeciwników na swojej drodze. Wyższe poziomy naładowania pozwalają na przebycie dalszej odległości i zadanie większych obrażeń. I pasywka. Każdy atak pożeracza chaosu ma szansę na zadanie obrażeń i obalenie przeciwnika. Siła ataku jest zwiększona na stałe za każde zdobyte udoskonalenie. Okej. O, dobra. Jeźdźcy trzymają się razem. Właśnie, zwarty i gotowy, by kontrolować pole bitwy z dystansu, uzbrojony w swoje wierne pistolety, łaskę i odkupienie. Wojna spełnia swój obowiązek, wkraczając w samo centrum bitwy, gdzie zdobywa przewagę, walcząc pożeraczem chaosu. Przełącza się pomiędzy Waśnią i Wojną w dowolnym momencie, no w kooperacji nie będzie to dostępne. Wybór amunicji i udoskonalenie. Podczas swojej misji Waśnia i Wojna mogą odkrywać nowe rodzaje amunicji i udoskonalenia, które znacząco wpływają na ich zdolności w walce i dają im przewagę nad przeciwnikiem. Wyposaż postać w amunicję i udoskonalenie. W dowolnym momencie przytrzymaj bumper i obracaj gałką, dobra. Dusza gniewu, pasek gniewu. Gniew uwolniony. Waśni i Wojna zwiększają poziom pasków gniewu, walcząc i zbierając duszę gniewu. Każdy jeździec ma swój własny, unikalny zestaw umiejętności gniewu, które pozwalają zadać obrażenia i zapanować nad tłumem wrogów. Uzyskaj umiejętności gniewu, kiedy pasek... A nie, użyj, nie uzyskaj. Użyj. Gdy się wypełni, przytrzymaj bumper i naciśnij X, Y lub B. W sumie tego cienia z chęcią bym... mroczny klon. W sumie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ano, dobra, sprawdźmy. O, jeszcze atakują tego klona! Nawet taka lepsza wersja klona Zeda. W zasadzie, po czyjej stronie są te demony? Skąd mamy wiedzieć? Wszystkie wyglądają tak samo. Przepraszam, to było nieuprzejme. A to był pocisk, czy co? Bo nie wiem, jak to rozumieć. Dobra, trochę leczenia. A w sumie, dobra, przełączmy się na Wojnę. No. Poszedł! Dobra, teraz na Waśni. O, pięknie. Tutaj kolejny tajemniczy obiekt. Nie wiem, czy to nie są te rdzenie, aby... Okej. Okay. Niby równocześnie... Pewnie normalnie trzeba by to zrobić równocześnie, ale jako już gram teraz solo, no to... jest takie ułatwienie, powiedzmy, dla mnie. Dobra, na konia. O, o, o! Ty. Czekaj. Co to jest? Ty tam, widzicie? W tym miejscu, na wyżej. To nie jest kamień zdrowia? Bo ikonka taka podobna. No, zeskocz właśnie. Siądź z kunia. Pytanie, czego się ten koń nazywa? Bo jest pożoga, rozpacz, zagłada. A koń właśnie jak się nazywa? Tego nie wiem. To w sumie mogę sprawdzić przecież w kolekcji. Wierzchowiec. Chaos. Okej. Okay. Czyli właśnie. Nie, wróćcie. Nie tak, no. Właśnie ma właśnie i chaos. Wojna i pożoga. Śmierć i rozpacz, furia i zagłada. Fragment kamienia zdrowia Banity. Fragment kamienia zdrowia dla Waśni. Zbierz 3, aby skompletować całość i zwiększyć maksymalne zdrowie Waśni. No dobra, czyli dobrze trafiłem. Zarówno po ikonce, jak i w miarę po wyglądzie tego. Kurde, ale granie w koopie musi być świetne w tą gierkę. Jeden wchodzi, wbija się i rozwala wszystkich w zwarciu, a drugi go ubezpiecza z dystansu. Tutaj co, znowu duszę? Tak. Dobra, poproszę o leczonko. I pierwsza moneta przewoźnika. Bardzo głębokie zejście. Bądź ostrożny. Nie chciałbym z powrotem się wspinać. Ta, cóż, w takim wdzianku... To był chyba pocisk, tak mi się wydaje. Okej, okay, a to co? Jakaś blokada jak w God of War? Okej, okay, jest jakiś plujący piesek, który go nie uniknąłem, bo oczywiście pomyliłem przyciski. Dobra.
jest ten, ale tego jako wojna jeszcze nie rozwaliliśmy. No nieźle. Ty, czekaj. Ja mam blok. A jest kontra możliwa? Czekaj, no. Dobra, rozwal mi tego. I tego w sumie też. Daję, bo chcę zobaczyć, czy... Kolejny tajemniczy obiekt. No. No kurde. No musi być kontra. Widelce była możliwa, no to czemu nie miałoby jej być tutaj? No. Chyba, że ją muszę dopiero odblokować i dlatego jest niedostępna. No, nawet nie ma tego cięcia piłą tarczową, to miałby wtedy sens. Sprawa przed misją pozostawiała wiele do życzenia. Nie podoba mi się to. Mnie również. Może Rada ufa, że podołamy. Albo to próba. Kolejna. Mamy obowiązek strzec równowagi. Nawet jeśli to próba, musimy wykonać rozkazy. Hej, wiedziałem, na co się pisze. Mówię tylko, że... W tej chwili naszym zmartwieniem jest Samael, o ile wciąż żyje. Gwarantuję ci, że napastnik, kimkolwiek jest, nie docenia samego. To błąd. Prawda. Samaela nie warto nie doceniać. Okej, więc tak jak w jedynce, ciosy są potężniejsze, kiedy jedziemy na koniu. Nie bardzo tylko wiem, od czego to jest ten. Okej, tam jest chyba kamień gniewu, to z chęcią bym się tym zainteresował. Dobra. 25 minut już minęło, głównie przez to czytanie moje. Ale myślę, że możemy się zająć na spokojnie też tą misją tak do końca. Zobaczmy, tutaj moneta przewoźnika. O! I wykonałem właśnie chyba misję poboczną. Fragment kamienia z gniewu zdobywcy, czyli to jest dla wojny. Czysta nienawiść, zbierz dwa rdzenie gniewu dla wojny. No spoko. Ale rozumiem dwa całe, czy dwa fragmenty, no bo jeśli dwa fragmenty, no to było trochę źle opisane. Dobra, sprawdźmy te zadania. 400 dusz. No, piechotą nie chodzi. Dobra, są tu jakieś demony. Nie, ja myślę, że warto się ich pozbyć. Zawsze to trochę dusz, nie? Na wojnie to idzie ekstremalnie szybko. Dobra, to teraz tak, kunia odsyłamy. A, okej, tutaj było to z sierpem. Okej, dobra, i mogę przyciągnąć sobie kolesia. Ale fajnie, a tego też mogę? Tak, tylko ten jest ogłuszony po tym. Ej, no. No kurde, to samo co w szenku, no. Czemu się wyłącza ten kontroler? Dobra, nieważne. Dobra, przejście właściwie dalej jest gdzieś w tym kierunku. Sami przeciwko wielu. Oho, chyba będzie timing. No kurde, złap się. Okej, nie wiem czy na pewno, ale jestem prawie pewien, że nawet był. Jakiś bombarder widzę. No, gładko poszło.
Okej, okay, ten ma takie samo egzekucje jak jego kumpel. Czy są te obiekty? No, przecież, no to muszą być te rdzenie. Za często wypadają. Dobra. Z czego on te bomby przywołuje? Z pustki czy jak? Kolejny tajemniczy obiekt. Ta bombeczka jak skacze. Okej, okay, to jest już nam znany tajemniczy obiekt. Co jest tutaj? Kolejne udoskonalenie? To trochę za szybko. Nie, nowe pociski. Pociski ładowane. Wystrzel potężne, przeszywające pociski. Można naładować do maksymalnie trzeciego poziomu, by zwiększyć moc i rozmiar strzału. Amok strzela natychmiast w pełni naładowanymi pociskami. Pasywnie siła ataku jest zwiększona na stałe za każdy zdobyty rodzaj amunicji. No dobra. Pociski ładowane. Okej, okay, wybrał amunicji. Przypisz do gniazdek. Damok jest aktywny, strzelany pocisk natychmiast w pełni naładowane. Okej. Okay. No to sprawdźmy to. Nowe pociski. Okej, widzę, automatycznie już są wybrane. Ale żem chybił. No, jeże strzał jest potężny. Przeszył gościa na wylot, a tam z tego nic nie zrobił. Ciekawe. No, w sumie jest to demon, nie? Zakładam, że człowiek to by takiego strzału raczej nie przeżył. O, kolejna moneta przewoźnika, jak miło. Prawie się udało. Dwie naraz zdjąć. Dobra, trochę dusz. Woluju, ile monet przewoźnika. No, co najmniej 4, jak nie więcej. No, nie, równe 4 sztuki znalazłem. Dobra, tutaj. Ło, coraz bardziej idziemy do tamtych monet. Dobra, skakujemy na konia i strzelamy dalej. Bo hej, jak mogę strzelać mocniejszymi pociskami, no to czemu miałbym tego nie robić? Samael wie, jak zrobić na gościach wrażenie. Jak myślisz, ile kosztują takie wieże z lawą? Chętnie bym sobie parę skombinował. Dlaczego nie spytasz pana Czarnej Twierdzy? No właśnie, dlaczego nie zapytasz pana Czarnej Twierdzy?